Witajcie moi drodzy. W dzisiejszym filmiku chciałabym Wam bardzo serdecznie podziękować za to, że jesteście ze mną. Dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje. Jest Was już ponad 7 tysięcy moich stałych widzów. Dokładnie 7200, jak patrzyłam przed chwilką. Z tego właśnie powodu, z tej właśnie okazji chciałabym Wam bardzo, bardzo, bardzo podziękować. Zrobić konkurs. Wiecie, że ja organizować konkursy uwielbiam dla Was i jak tylko nadarza mi się taka sposobność, to się biorę do roboty i organizuję taki konkurs. Dzisiaj będzie konkurs typowo makijażowy. O co chodzi w konkursie, to się dowiecie za chwileczkę. Na razie powiem o tym w ogóle, dlaczego taki konkurs i kto jest sponsorem nagród. Kochani, miałam zrobić dla Was całkiem inny konkurs. Zaczęłam już kupować nagrody, zaczęłam już kompletować to, co tam chciałam, żebyście dostali. Zresztą na Facebooku Wam wspominałam, że chodzę, szukam dla Was fajnych rzeczy. Generalnie wszystko tak układałam. Strzeliło 7 tysięcy. Ja wyjechałam do Gdańska, nie zdążyłam przed nagrać tego konkursu. I gdy wróciłam, bardzo, bardzo miłego dostałam maila i weszłam w pewną współpracę. Jest to bardzo dla mnie ważna współpraca i bardzo motywująca. Jest to współpraca z perfumerią Sephora i bardzo się z tej współpracy cieszę. Dzięki tej współpracy dzisiejsze nagrody powędrują do Was, a ja będę mogła dla Was testować, pokazywać Wam i mówić o kitach lub kitach takich drogeryjnych, ale troszeczkę z innej półki, tak to nazwijmy. Także bardzo się cieszę z możliwości takiej współpracy, ale głównie najbardziej się cieszę z tego, że dostałam dla Was nagrody i do tego konkursu i mogę Wam je przekazać. Są to nagrody dosyć szczególne i wspaniałe, ponieważ dzięki tym nagrodom możecie podszlifować i nauczyć się trochę więcej o makijażu. Także zaraz pokażę Wam, co macie dzisiaj do wygrania. Kochani, nagrody do wygrania, czyli pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Uważam, że wszystkie nagrody są wspaniałe i zasługują na miano pierwszego miejsca, ale będą właśnie trzy nagrody. Więc zacznijmy od nagrody pierwszej. Nie mieści mi się cała w kadrze, to jest ogromna książka, przepiękna. Ja ją zakupiłam, swoją wersję, swój egzemplarz. Zakupiłam kilka dni po premierze. Książka waży około 2 kilo, wiem, bo wysyłałam ją również za granicę i jest ogromna, jest przepiękna, ale co jest najważniejsze, jest skarbnicą wiedzy. Powiem Wam, że ja swój egzemplarz przeczytałam w jeden wieczór i otworzyło mi to tak bardzo oczy na wiele moich błędów, które popełniam, które na pewno muszę zmienić. Ta książka jest po prostu genialna. Kasiu, Katosu, gratuluję Ci tej książki i na pewno jesteś wzorem dla niejednej makijażystki. Dla mnie, jako takim małym robaczku, który dopiero stawia swoje pierwsze kroki w makijażu, na pewno jesteś takim wzorem. Dlatego cieszę się, że Wam, moim widzom, mogę przekazać tą książkę Katarzyny Gajewskiej, naszej kochanej Katosu. I to jest pierwsza nagroda. Druga nagroda
Jest to płyta Sephora, blog makijaż.pl, Makeup School by Sephora. Czy wiesz, jak się malować? Na dowód tego, że to jest płyta. Proszę bardzo. Tutaj poznacie kilka dziewczyn Anię i kilka makijażystek z Sephory. Znacie na pewno ten kanał. Ta płyta wędruje do Was jako druga nagroda oraz zniżka na zakupy w Sephora minus 20% na jednorazowe zakupy. Co tylko kupicie, co chcecie, minus 20% i to jest zestaw. To wędruje do płyty. Szukajcie tego w płycie. Także to jest druga część, druga nagroda. No i trzecia nagroda. Jest to również książka. O, tak wygląda. Jest to Akademia Makijażu, którą mogliście kupić w Naturze bodajże. Katarzyna Kozłowska Kołodziejska, numer 1, okazje duże i małe. Jest to książka również ze wskazówkami w makijażu. Ja już ją też tą książkę posiadam od chyba ponad roku. Dostałam ją również na urodziny, także taką książkę dla Was również mam jako miejsce trzecie. Chciałam jeszcze Wam przekazać, że do każdego prezentu ufundowanego przez Sephora dokładam Wam prezenty ode mnie, to znaczy małe paczuszki z kosmetykami. Są to 100% oryginalne, nowe kosmetyki, które kupiłam z myślą o tym konkursie, ale tutaj Sephora mnie troszeczkę ubiegła, dlatego po prostu chcę Wam dołożyć te kosmetyki. Nie pokazuję Wam, co to jest, ponieważ chciałabym, żeby to była niespodzianka, także w paczuszce, jaką wyślę zwycięzcom, znajdziecie również fajne kosmetyki. Także jest o co powalczyć. A teraz powiem Wam, co trzeba zrobić. Kochani, wymyśliłam sobie, że chciałabym, abyście wykonali makijaż. Chciałabym, żebyście ten makijaż wykonali na sobie, na modelce lub na kartce papieru, na tak zwanym face charcie. I chciałabym, żeby to były trzy zdjęcia. Każde zdjęcie chciałabym, żeby było tak jakby etapem Waszej pracy, czyli od momentu, kiedy zaczynacie, potem taki środkowy moment i końcowy. I na końcowym momencie chciałabym, żebyście dołożyli karteczkę. Startuję w konkursie u Anioł na Rysorach oraz datę. Dlaczego jest to wymagane? Ponieważ ja muszę mieć pewność, że prace są wykonane przez Was, a nie ściągnięte z internetu. Także macie tutaj dowolność, czy chcecie to wykonać na sobie, na modelce, czy na kartce papieru. Temat makijażu jest to lato w mieście. Chciałabym, żebyście mi pokazali, w jakim makijażu najlepiej się czujecie latem w mieście, kiedy wakacje już są za wami lub przed wami. Jeszcze siedzicie w tym naszym szarym mieście, uczycie się, pracujecie, czy po prostu żyjecie tutaj w miastach. I chciałabym, żebyście mi pokazali Wasze inspiracje. Dużym plusem będzie, jeżeli opiszecie mi w mailu, jakich kosmetyków użyliście, co Was zainspirowało. Pamiętajcie, że
To jest bardzo kreatywny konkurs i wasza kreatywność musi być na pierwszym miejscu, czyli to, co zrobicie na twarzy i to, co namalujecie, to jest wasza, że tak powiem, inwencja. Ja ocenię i powiem, które mi się najbardziej podoba. I trzy osoby, te takie najlepsze, które wygrają, dostaną właśnie te nagrody. Kochani, pamiętajcie tylko o jednej rzeczy. Bardzo, bardzo was proszę, abyście zdjęcia konkursowe wysyłali na oddzielny mail konkurs.aniołnarysorach@gmail.com. Oczywiście w opisie jeszcze raz podam ten mail. I chciałabym, żebyście na tego maila wysyłali właśnie prace konkursowe, ponieważ na ogólnym mailu może mi to umknąć i no niestety wtedy nie wezmę pod uwagę waszej pracy. Także pamiętajcie, żeby na tego maila koniecznie, koniecznie przesłać mi waszą pracę konkursową. Coś jeszcze miałam wam powiedzieć. Termin oraz wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie tutaj na dole. Nie musicie nikogo lajkować, nie musicie nic robić. Jeden warunek konieczny jest taki, że musicie być moim subskrybentem, ponieważ to jest konkurs dla moich stałych widzów w podziękowaniu za subskrypcję. Dlatego to jest warunek po prostu. Który musicie spełnić, jeżeli chcecie wziąć udział w tym konkursie. Mam nadzieję, że wszystko powiedziałam. Jeżeli nie, to bardzo, bardzo was proszę, zajrzyjcie do opisu, bo tam jest pełny regulamin, daty i wszystkie takie informacje. Ja niestety jestem ostatnio jakaś mocno roztrzepana i nie potrafię jakoś tak złożyć wszystkich myśli w całość. I myślę, że coś mi umknęło, dlatego proszę zajrzyjcie do opisu, tam znajdziecie wszystkie informacje. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Jeszcze raz dziękuję Wam za każdą subskrypcję. Jesteście kochani, że jesteście ze mną i daliście mi szansę dojść do tego momentu, w jakim jestem. YouTube to jest super przygoda w moim życiu, a Wy jesteście nią ogromną, ogromną częścią. Także jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. Do zobaczenia w następnych filmikach. Aha, jeszcze chciałam powiedzieć, że ostatnio założyłam Twittera. Jeszcze go nie bardzo ogarniam, ale jeżeli chcecie, to zapraszam. Twitter, Facebook, Instagram, blog. Strasznie dużo tego ostatnio się namnożyło, ale jeszcze daję radę. Także do zobaczenia w następnym filmiku i czekam na Wasze zgłoszenia do konkursu. Pozdrawiam, pa pa!